Proszę Państwa, we wtorek będzie Dzień Oszczędzania, dlatego porozmawiamy m.in. o bankowości i oszczędzaniu. Z nami pan Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy Banku Credit Agricole. Panie Przemysławie, czy Polacy w ogóle oszczędzają? Tak na początek. Trochę tak, ale nie jest z tym najlepiej. Ponad 15 milionów Polaków nie ma żadnych oszczędności. Co więcej, nie planuje oszczędzać w przyszłości. I jeszcze jeden fakt. Polacy jako naród mają najmniej oszczędności spośród wszystkich narodów w Europie Środkowej i Centralnej i Wschodniej. Znaczy, więcej od nas oszczędzają nawet Rumuni i Bułgarzy, czyli ludzie żyjący w krajach, które uznawane są za znacznie biedniejsze niż Polska. Jakby pan to krótko wytłumaczył? Z czego to wynika? To trudno powiedzieć, ale najwyraźniej chodzi o to, że Polacy nie mają zwyczaju oszczędzania i wolą wydawać pieniądze na bieżące wydatki, wolą konsumować na bieżąco wszystko to, co zarabiają, niż odkładać pieniądze na czarną godzinę. Brakuje nam edukacji ekonomicznej? Brakuje tej edukacji ekonomicznej. Wskazuję na to wszystkie badania, z którymi się spotkałem. I rzeczywiście miło mi, że mogę tu być z Państwem i troszkę na ten temat poopowiadać, bo to jest bardzo ważne. Oszczędności stabilizują system finansowy państwa, ale także są bardzo potrzebne dla każdego z nas, no bo nikt nie wie, co się nam może w życiu przydarzyć. Czy to jakaś choroba, czy to nagły nieplanowany remont, nie wiem, sąsiad nas zaleje, trzeba odmalować ściany. Potrzebne są na to pieniądze. Jeśli nie mamy tych pieniędzy, to wiele szans przechodzi nam koło nosa, z których nie możemy skorzystać, albo wiele sytuacji może zamienić się w prawdziwe życiowe dramaty. Dlatego warto oszczędzać. A może to nie tylko brak edukacji, ale czasami po prostu brak środków do tego, żeby oszczędzać? No to, o czym wspomniałem, że nawet w Bułgarii i Rumunii, czyli w krajach znacznie biedniejszych, ludzie oszczędzają więcej, wskazuje na to, że ta teza nie jest prawdziwa. Ale czasy się zmieniają. Banki wychodzą z wieloma propozycjami, ofertami, zachęcając Polaków do oszczędzania. Gdyby pan powiedział, jak banki, bo wiemy, że na przykład państwa bank przeprowadził takie badania wśród klientów, jak zachęcić do odwiedzania, tak? Oszczędzanie nie jest trudne, zacznijmy od tego. Wystarczy zmienić kilka takich życiowych przyzwyczajeń, takich najprostszych rzeczy, jak na przykład, nie wiem, nauczenie dziecka gaszenia światła, jak wychodzi z pokoju, albo wyjmowania ładowarki z gniazdka, jeżeli nie ładuje telefonu. Takie rzeczy jak otwieranie okna na chwilę, a nie trzymanie lufcika przez cały dzień otwartego po to, żeby świeże powietrze wpadało, to sprawia, że mniej możemy wydawać pieniędzy na ogrzewanie. Ale także mądre korzystanie z produktów i usług bankowych, takich jak na przykład korzystanie z kredytu konsolidacyjnego, który daje możliwość zamienienia jednego kredytu na inny, na lepszych warunkach. Mądre korzystanie także z lokat bankowych. W tym tygodniu Bank Credit Agricole oferuje taką specjalną lokatę dostępną tylko przez aplikację mobilną, nawet na 3% w skali roku. Ale także zachęcamy do tego, żeby przychodzić do naszych placówek, ponieważ oczywiście coraz więcej osób korzysta z bankowości właśnie przez telefon, ale wiele osób potrzebuje z kimś po prostu porozmawiać, potrzebuje porady. Zgłosić się do doradcy. I dlatego my wychodzimy tutaj z taką propozycją, żeby ludzie przychodzili do nas, dobrze się czuli w naszych placówkach, ponieważ nasi doradcy potrafią dobrze doradzać. My staramy się utrzymywać dobre, takie długoterminowe, głębokie relacje z naszymi klientami i przez to klienci nam ufają. A dodatkowo jeszcze to, o czym pan wspomniał. Rzeczywiście przeprowadziliśmy takie badania, czego klienci oczekują od placówki bankowej. Bo telefon, smartfon to jedno, ale miejsce, gdzie można porozmawiać z doradcą bankowym, kontakt bezpośredni jest bardzo ważny i klienci nam powiedzieli, czego oczekują od takiej placówki. I dlatego zmieniamy nasze placówki, powoli wprowadzamy taki nowy model placówek w całym kraju. Jedna z pierwszych jest we Wrocławiu przy ulicy Piłsudskiego 60. To jest placówka o wystroju, który podpowiedzieli nam klienci. I czego klienci przede wszystkim oczekują? Oczekują przede wszystkim intymności. Potrzebują usiąść gdzieś z doradcą, w takim miejscu, gdzie nikt inny nie będzie słyszał, o czym rozmawiamy. No bo jednak pieniądze, zarobki, wydatki, kredyty to są sprawy intymne i nie chcemy, żeby ktoś obcy słyszał o tym, ile że mamy na przykład problemy finansowe, albo że mamy bardzo dużo pieniędzy i jak je ulokować. Potrzebują takiego intymnego miejsca, gdzie można się schować i spokojnie porozmawiać. Potrzebują ciepłego wystroju, takich barw, w których dobrze się czują. Zielenie, czerwienie i to wszystko mamy w tych placówkach. I jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. A to czerwień to chyba tak bardziej działa, bardziej
emocjonalnie, agresywnie, to chyba na jakieś takie pomysły na inwestycyjne. Ja bym powiedział, że to jest po prostu ciepły kolor, aha, zwłaszcza teraz w sezonie takim zimowym, jesienno-zimowym ma to znaczenie. Ogień po prostu. I jeszcze jeden ważny element, który nam wskazali klienci, musi być kącik dla dzieci, musi być jakaś zabawka, żeby jak rodzic przychodzi z dzieckiem, rodzic rozmawia o kredycie, to dziecko może się tam pochuśtać pomalować na jakiejś małej huśtawce albo pomalować coś. Mamy też takie specjalne tablety, na których dzieci mogą grać w jakieś proste gry. To są bardzo ważne rzeczy dla naszych klientów i to im dajemy. Zresztą bankowość już od wielu lat się zmienia, bo kiedyś, pamiętamy, były okienka, do których trzeba było podejść, schylić się. Później już pojawiły się takie... Stać w długiej kolejce. Na przykład pojawiły się biurka, czyli taka otwarta przestrzeń, żeby frontem do klienta, prawda? Żeby nic gdzieś tam nas nie oddzielało. Ale teraz pan mówi, że jednak taka zamknięta przestrzeń też jest oczekiwana. Bankowość zmienia się bardzo szybko, zarówno technologicznie, zarówno produktowo, jak i pod względem jakości obsługi klienta. To klienci nam mówią, czego oczekują, a my wychodzimy im naprzeciw. Tu jeszcze jedną ciekawostkę pozwolę sobie sprzedać. Te oczekiwania klientów prowadzą na przykład do tego, że wymyślamy różne takie ciekawe inicjatywy i niedawno na przykład na Śląsku wprowadziliśmy ulotki w języku śląskim i niektórzy doradcy też mówią w tym języku. Od kilku tygodni również mamy taką usługę na Pomorzu, gdzie można mówić po kaszubsku. Jeżeli doradcy pochodzą z tego regionu... Po to, żeby klient nie czuł dyskomfortu, że trochę mówi niezbyt literackim językiem? Nie, chodzi o to, że jeżeli klient w domu mówi w języku kaszubskim albo po śląsku, to nie ma przeszkód, żeby przyszedł do banku i porozmawiał o koncie, kredycie czy lokacie również w tym języku. Mamy doradców, którzy też pracują w tym regionie, pochodzą z tamtych rodzin i też potrafią mówić w tym języku, więc wykorzystaliśmy tę okazję, żeby dać klientom coś ekstra, czego inne banki nie dają. Czy te oferty oznaczają, że jest taka rywalizacja, konkurencja na rynku, że jesteśmy trochę bardziej wymagającymi klientami jako my Polacy? Absolutnie tak. Klient jest... najważniejszy. Nasz pan. Tak. Oczywiście to musimy się zmienia chyba od lat. Dostosować. Nie. No, znaczenie od mają... 29-30 lat. No, znaczenie mają potrzeby klientów. Klient idzie tam, gdzie dostaje to, czego chce i w taki sposób jest obsługiwany, w jaki by oczekiwał. Dlatego nie tylko banki walczą o klienta, ale wszystkie firmy, które oferują jakieś usługi czy produkty, dostosowują się do potrzeb klienta. Jakby podsumowując naszą rozmowę, czy widzi pan jakieś minimalne zmiany, że Polacy powoli przekonują się, tak jak na początku naszej rozmowy, że oszczędzać jest warto, że to jest sensowne zabezpieczenie swojej najbliższej i dalszej przyszłości? Widzimy tutaj efekt programu Rodzina 500+, to znaczy odkąd ludzie, rodziny dostają te dodatkowe 500 zł na drugie i dalsze dzieci, to tych oszczędności jest w Polsce coraz więcej. Ale jak wspomniałem na początku, ciągle jeszcze mało i w porównaniu do innych państw, do innych narodów, ciągle jeszcze oszczędzamy za mało i warto to zmienić. Warto oszczędzać. Jak powiedział nasz gość, pan Przemysław Przybylski, rzecznik prasowy Banku Crédit Agricole. Dziękujemy bardzo. Teraz zobaczmy, jaka pogoda będzie dziś we Wrocławiu, chociaż już przez okno widać, że na pewno będzie wiało. A po pogodzie spotkamy się z bardzo ciekawym gościem.